Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, serdecznie rozpoczynamy nowy tydzień i mam dla Państwa nowe, najświeższe informacje o stanie atmosfery, czyli po prostu prognozę pogody. Weekend ciepły, no i nareszcie zaczęło tu i ówdzie padać. Przede wszystkim były to opady pochodzenia konwekcyjnego, czyli poprzez napływ mas powietrza z południa, z południowego zachodu, wilgotniejszych o tak zwanej chwiejnej równowadze, czyli taka cząsteczka powietrza nagrzana, oderwana od ziemi, była zdolna do... Wykonania pracy. A jak praca, to energia, to i efekt. Proszę Państwa, właśnie w postaci mocno rozbudowanych chmur w pionie typu cumulus congestus czy cumulonibus. No i gdzie niegdzie zagrzmiało, i gdzie niegdzie dosyć mocno popadało. Tak jak na przykład na stacji IMGW w Nosowie, to już powiat Ostrowiecki. Tam stacja zmierzyła nawet 15 litrów wody na metr kwadratowy. Taka wysokość opadu by się przydała wszędzie. Chociaż ziemia dosyć mocno wyschnięta, no i najczęściej to bywa tak, że jednak taki mocny opad nie wsiąka w nią, no i nie poprawia to jakoś nam zbytnio wilgotności gleby, ale każda wilgoć, każdy opad w tej chwili jest na wagę złota. Najgorzej wypadli, jeśli chodzi o te opady, mieszkańcy regionów położonych wzdłuż Wisły, no bo tam praktycznie w ogóle nie padało. A pierwsze komórki burzowe wczoraj, na przykład, to już pojawiły się o godzinie 12, między innymi w okolicach Końskich czy w okolicach Włoszczowy. A później tu i ówdzie, również, a przed wieczorem to jeszcze od strony Włoszczowy weszła taka katastrofa opadów, ale już te komórki konwekcyjne zanikały ze względu na brak dopływu energii słonecznej. Po deszczu często się mówi o tym, że czuć, Zapach ziemi, no dosyć oryginalny, rzeczywiście. Ale odpowiedzialnymi za ten zapach są bakterie z rodzaju promieniowców. No, właśnie, produkując tak zwaną geosminę, czyli czynnik chemiczny, powodują, że w powietrzu unosi się zapach tak zwany ziemisty. Te promieniowce produkują również przetrwalniki. To są substancje, które pozwalają im żyć dosłownie bez wilgoci, bez wody, a uaktywniają się wtedy, kiedy właśnie spadnie z chmur jakaś porcja deszczu. Gosmina, ten czynnik chemiczny zawarty jest również w naszych czerwonych burakach, prawda? Czuje się wtedy taki ziemisty smak, ziemisty zapach. Ciepło wczoraj w Nowym Sączu prawie 26 stopni, natomiast najchłodniej było w Zakopanem tylko 18, a u nas na południu naszego regionu prawie 25 stopni. Zanotowała stacja IMGW w Sielcu obok skalbmierza. Jesteśmy pod wpływem płytkich ośrodków niżowych w strefie zbieżności wiatru. Wczoraj tutaj najwięcej tych burz było. Na razie dzisiaj jeszcze pozostaniemy w tej chwiejnej masie powietrza. Jutro przerwa, natomiast w środę wejdzie od południa kolejny ośrodek niżowy i tutaj liczę proszę Państwa na większą ilość deszczu. Poza tym mocniej się zachmurzy i przynajmniej do piątku te chmury pozostaną z nami. Takie są wstępne wyliczenia modeli numerycznych na ten tydzień, na te najbliższe kilka dni. Wysoko nad nami też się zmieniła tutaj sytuacja baryczna. Na wysokości 500 hektopaskali w tak zwanym polu geopotencjału mamy do czynienia też z obszarami niżowymi. Co w następnych dniach? No tak jak Państwu mówiłem, jeszcze dzisiaj obszar lekko obniżonego ciśnienia i te masy wilgotno-chwiejne, także po południu tu i ówdzie znów popada. Jutro przerwa, w środę liczę na ten niż. Jak to widać na meteorogramach, tutaj gdzie podstawowe czynniki atmosferyczne przedstawiane są w postaci fajnej, różnej kolorowej grafiki. Otóż... Dzisiaj początkowo zachmurzenie małe, tak jak i wczoraj. Podobnie bardzo i wiatr słabiutki do 20 km na godzinę najwyżej w porywach. Natomiast po południu już wzrośnie zachmurzenie, pojawią się tu i ówdzie burze. Grunt nagrzeje nam się do 30 stopni, a za oknami zobaczymy przynajmniej 23-24 stopnie Celsjusza. Oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. No, z najbliższa prawie bezchmurna i z temperaturą do 10-12 stopni. Jutro dużo, dużo słońca. To, co napadało, no to przeschnie. To są niedobre informacje. Natomiast jutro wiaterek skręci już na południowo-wschodni. A dzisiaj taki mało określony, bo jednak przy tych słabiutkich porywach, przy tym słabym przepływie trudno określić skąd nam tutaj wieje. Jutro temperatura już wyższa, bo nawet do 25 stopni, a grunt nagrzeje się przynajmniej do 34. Będzie grzało, porywy wiatru jutro do 30 km na godzinę, tak jakby ten wiaterek był trochę silniejszy. Ciśnienie na razie wyrównane, dzisiaj 1018 paskali mierzone do poziomu morza. W nocy nam lekko wzrośnie do 1019. Jutro rozpocznie się spadek, no i w środę wejdzie niż wraz z frontem atmosferycznym. I w środę po południu też burze i liczę, że będzie więcej tych opadów. Czego oczywiście wszystkim życzę, szczególnie rolnikom, sadownikom, leśnikom. Ci wszyscy najbardziej martwią się o stan gleby. My powinniśmy również. Wszystkiego dobrego, zdrowia państwu życzę. No i czekamy, czekamy na kolejne litry wody na metr kwadratowy. Marek Stefaniec, do usłyszenia.